Witam Cię serdecznie, mówi Barbara Łukowiak. Jest już kwiecień, dlatego zapraszam Cię do kolejnej przepowiedni z kart Majów. Najpierw wyciągnę kartę, zinterpretuję ją, potem zaproszę Cię na taką krótką medytację związaną z tą kartą, która nam wyjdzie. Następnie przeprowadzę dwupunkt na najlepsze, najkorzystniejsze wykorzystanie możliwości w kwietniu 2024. No i na koniec przeprowadzę także język światła dla chętnych osób na ten miesiąc, na kwiecień 2024. Jeszcze zanim wyciągnę kartę, zapraszam Cię już teraz na najbliższe niesamowite wyzwanie Rana Matki. Link do tego wyzwania znajdziesz w opisie tego wideo. Także uwaga, wyciągam kartę. Dla wszystkich osób, które kiedykolwiek będą oglądać to wideo, teraz czy w przyszłości, to jest właśnie ta karta. Zobaczymy, jakie energie na nas czekają w kwietniu 2024. I co nam się pokazało? Lamat, czyli gwiazda. Zobaczcie, bardzo mocna, bardzo wesoła, bardzo inspirująca karta. Cztery strony świata, cztery różne możliwości, cztery różne energie i całość. Tyle nas czeka cudownych możliwości w tym miesiącu, w kwietniu. Pracowałaś na te możliwości. Być może pracowałaś od początku tego roku, a może pracowałaś na niej jeszcze wcześniej i jeszcze wcześniej i nawet jeszcze wcześniej. I teraz zobacz, te ziarna, to wszystko, co zasiałaś, to wszystko zaczyna świecić jak gwiazda. Zaczyna rosnąć, zaczyna się ujawniać. Tak jak na wiosnę roślinki kwitną, szczególnie w kwietniu. Kwiecień, sama nazwa mówi o kwitnieniu. Także Ty będziesz kwitła w tym miesiącu. Jest to niesamowite. Inna nazwa tej karty, no to tak jak powiedziałam, to jest gwiazda, ale także królik. I słowa kluczowe, nad którymi możemy medytować, to spokój, tworzenie, obfitość, gwiazda, odnowa i wzrost. I tutaj według Majów króliki są zabawne i beztroskie. Myślą, że życie to jest gra i potrafią się właśnie dobrze zabawić. Lubią wzrost adrenaliny właśnie dla zabawy. W tym miesiącu możemy być postawieni w sytuacjach, które będą wymagać od nas mediacji. I to ma dwie strony. Z jednej strony zauważymy swoje wewnętrzne takie oprogramowanie, wzory zachowania, które zwykle mogą prowadzić do kłótni, do wykazywania swoich argumentów z drugą osobą. I może to być po prostu prowadzone dla nas jak na automacie. Ale ponieważ już o tym wiesz, jest to okazja dla Ciebie w tym miesiącu, że jeżeli tylko zauważysz taką sytuację, ten pierwszy odruch, że no, na coś się zdenerwowałaś i pierwszym odruchem jest no, wybuch, a potem jest kontynuowanie tej kłótni, możesz się zatrzymać. No, w trakcie możesz też pomyśleć o tym później, jeżeli no, nie doszło do Twojej świadomości, że właśnie działasz na automacie, tak jak kiedyś. Ale chodzi tutaj o taką refleksję, żeby to zmienić, żeby zatrzymać się, może wziąć głęboki wdech i wydech i pomyśleć o tym, że są inne możliwości załatwienia tej sprawy, niekoniecznie przez kłótnie, może przez pokazanie swoich
uczuć odnośnie danej sytuacji, co nam się w tej sytuacji nie spodobało i w jaki sposób dzięki wyniku tej sytuacji się czujemy, prawda? I to być może doprowadzi nas do rozwiązania tych trudnych sytuacji w sposób inny niż dotychczas. Otwarcie na nowe. Bo wiosna, otwarcie na nowe, prawda? I także jeżeli znajdziesz się w takich sytuacjach właśnie trudnych, najlepszym wtedy dla Ciebie rozwiązaniem jest wyjście na dwór, wyjście, przejście się na przykład do parku. Chodzi o tutaj, żeby znaleźć się na łonie natury, ponieważ to łagodzi ten stres, który możemy odczuwać. Ten miesiąc jest także dobry na wykorzystanie swojej takiej twórczej natury, czyli może to być na przykład pisanie, może to być debatowanie, może być, mogą to być rozmowy. I w zasadzie to wszystko, co stymuluje nasze umysły, bo dzięki temu będziemy mogli wykorzystać ten miesiąc no, jak najbardziej efektywnie, ponieważ będziemy mieć bardzo dużo właśnie tej energii, energii umysłowej i tą energię warto twórczo wykorzystać. No, nawet możesz zacząć pisać książkę albo swój dziennik. I ten miesiąc symbolizuje nowy początek i symbolizuje przemianę Ciebie w nowego Ciebie, czyli bardzo ciekawie nam to wyszło, bo w tamtym miesiącu mieliśmy zakończenie, a tutaj mamy początek. Taki głębszy początek. I ten początek symbolizuje przemianę w nowego Ciebie, dzięki czemu będziesz mogła żyć życiem tworzenia obfitości i miłości. Jest to bardzo też płodny miesiąc. Także zastanów się, co chciałabyś spłodzić. Jakie dziecko chciałabyś spłodzić? Czy to faktycznie może być dziecko, ale może to być Twoje dziecko? Właśnie tutaj parę razy powiedziałam o tej książce. Nie wiem dlaczego, prawdopodobnie będą osoby tutaj, które już od dawna chcą napisać swoją książkę. Zawsze z tym zwlekały, a teraz jest właśnie ten miesiąc, że mogą jak najbardziej zacząć. Teraz zapraszam Cię na medytację. Zapraszam Cię na proces rozkwitu. Niezależnie od tego, czego ma dotyczyć ten rozkwit. Dla każdego z nas ten rozkwit to kwitnięcie, będzie inne. Ale tutaj mam na myśli drzewa na wiosnę, które zanim wydadzą owoce, pierwszym krokiem dla nich jest wypuszczenie kwiatów, które zapraszają później pszczoły, owady do zapylenia i z tych zapylonych kwiatów powstają owoce w dalszej części roku. Ale pierwszym krokiem jest właśnie wypuszczenie tych kwiatków. Jest kwitnięcie. Bo jeżeli nie ma kwiatów, nie ma owocu. Także pomyśl o tym, o tych kwiatkach, które chcesz wypuścić.
Zanim głębiej zagłębimy się w medytację, usiądź wygodnie, zamknij oczy. Zrób parę głębokich oddechów, wdech nosem i długi, głośny wydech ustami. I pozwól, by Twoja aura się poszerzyła i by poszerzyła się jeszcze bardziej i jeszcze bardziej i nawet jeszcze bardziej. I teraz jesteś w bezpiecznym miejscu i masz dużo miejsca wokół siebie. Dlatego teraz możesz pozwolić zakwitnąć tej dziedzinie, którą od dawna chciałaś zainicjować. To nawet bardziej niż zainicjować, bo kwiat już jest, prawda? Więc jest to taki troszeczkę dalszy krok niż inicjacja. Bo nie jest to wypuszczenie liści, jest to wypuszczenie kwiatów z drzewa. Więc pomyśl o takiej rzeczy, którą chciałabyś, żeby w Twoim życiu zakwitła. Czy to dotyczy jakichś relacji osobistych, relacji miłości Twojego życia, czy przyjaźni, czy relacji zawodowych, czy też relacji z dziećmi. Może dotyczyć to też, to drzewo, które za chwilę sobie wyobrazisz, może dotyczyć Twojej dziedziny finansowej, pieniędzy, sposobu zarabiania pieniędzy, sposobu otrzymywania pieniędzy, sposobu dostawania pieniędzy, otwarcia na otrzymywanie, więc może to dotyczyć finansów. Jedno drzewo. A może też to drzewo dotyczyć Twojego zdrowia, Twojej sylwetki, Twojego kształtu ciała, Twojego zdrowia fizycznego, Twoich silnych mięśni, Twojej elastyczności, Twoich organów w ciele. Więc pomyśl o takiej jednej dziedzinie. Jeżeli chcesz, to może na chwilę zatrzymać to wideo. Zastanów się, jakie kwitnące drzewo chcesz zainicjować. Której dziedziny będzie ono dotyczyło? Teraz jak już to wiesz, to wyobraź sobie, ja teraz powiem o tych trzech głównych dziedzinach, ale ty dokładnie wiesz, ty masz to laserowe spojrzenie, czego dokładnie to drzewo ma dotyczyć. Także pomyśl o tym drzewie, drzewie miłości, drzewie finansów czy drzewie zdrowia. Pomyśl o nim i zobacz, jak pojawiają się na tym drzewie cudowne kwiaty. Pojawiają się na nim kwiaty. I teraz zobacz, jakie jest to drzewo. Może dokładnie wiesz, czy to jest drzewo owocowe, może to jest jakiś krzew, może jakiś inny rodzaj drzewa. Ale taki, na którym się pojawiają kwiaty. Zobacz to jeszcze wyraźniej i zobacz teraz, jak całe drzewo cudownie kwitnie. I te kwiaty tak cudownie pachną. Całe drzewo, okolice, jak się znajdujesz właśnie koło tego drzewa, wdychasz ten cudowny zapach kwiatów. Nowe życie. I teraz widzisz, jak pojawiają się niesamowite owady, pszczółki, które zapylają kwiaty na Twoim drzewie, by drzewo mogło wydać owoce. I one tak się cieszą, że mogą zapylać to drzewo. Nawet nie wiedzą, że zapylają kwiaty. One sobie po prostu pracują,
zbierają pyłek, zbierają nektar. Także jest obopólna korzyść. Obopólna korzyść dla ciebie i dla nich. I teraz pomyśl i poczuj wszelkie uczucia, które się w tobie budzą, kiedy twoje drzewo miłości, finansów czy też zdrowia tak pięknie kwitnie. Jakie cudowne uczucia się w tobie budzą? Pomyśl o tych cudownych uczuciach. Jakie są to cudowne emocje? I oddychaj. I pozwól sobie poczuć jeszcze więcej tych emocji. I jeszcze więcej. I nawet jeszcze więcej. I teraz pomyśl, kim możesz się stać, kiedy twoje drzewo zdrowia, finansów, drzewo miłości, kiedy ono tak cudownie kwitnie i jest odwiedzane przez niekończące się ilości cudownych owadów, pszczółek, które zapylają te kwiaty, by powstały owoce na tym drzewie. Oddychaj i wchłaniaj cudowny zapach tego drzewa. To jest to. Teraz jesteś gotowa. To jest nowy początek. Twój nowy początek. Pozwól sobie otworzyć się jeszcze bardziej na ten twój nowy początek. I nawet jeszcze bardziej. I nawet jeszcze bardziej. I po zakończeniu tej medytacji możesz nawet narysować drzewo, które zobaczyłaś i umieścić je w jakimś widocznym miejscu. To drzewo będzie ci przypominać twój nowy początek. Będzie ci przypominać, że kwiaty na drzewie są i zostały zapylone. Czyli już rozpoczął się proces kształtowania owoców. Już to jest. I tylko kwestia czasu, kiedy owoc się ukształtuje i będziesz mogła go skonsumować. Albo podzielić się nim z innymi. Także uśmiechnij się teraz do siebie. Podziękuj tym pracowitym pszczółkom, które wykonują całą robotę zapylania. Podziękuj sobie za swój czas, za swoją obecność tutaj, na tej medytacji. I podziękuj wszystkim innym osobom, które również korzystają z tej medytacji teraz i będą korzystać z tej medytacji w przyszłości. Ponieważ dzięki temu tworzy się nasza wspólna, niesamowita energia. A to jeszcze bardziej wzmacnia proces tworzenia i realizowania naszych projektów, naszych marzeń, naszych życzeń. Zrób głęboki wdech i wydech. I wróć do tu i teraz. Bardzo jestem ciekawa twoich odczuć i twoich przemyśleń dotyczących tej medytacji. Także bardzo cię proszę, żebyś poświęciła jeszcze chwilkę twojego czasu i napisała w komentarzu pod tym wideo właśnie te swoje przemyślenia i odczucia. Będzie to cenne zarówno dla mnie, jak i dla wszystkich innych osób, które kiedykolwiek będą oglądać to wideo teraz czy w przyszłości. I teraz zapraszam Cię na dwupunkt, na najlepsze, najkorzystniejsze wykorzystanie możliwości, jakie już czekają na nas w kwietniu 2024. Jeżeli chcesz skorzystać z tego dwupunktu, jeszcze raz usiądź wygodnie, skup uwagę na podstawie swojego kręgosłupa w okolicy kości ogonowej,
Pozwól, by Twoja aura się poszerzyła. Rób głęboki wdech i wydech i pomyśl o tych wszystkich możliwościach i korzyściach, jakie już czekają na Ciebie właśnie w kwietniu 2024. A ja teraz zrobię dwupunkt dla Ciebie i dla wszystkich osób, które chcą skorzystać z tego dwupunktu i będą oglądać to wideo teraz i kiedykolwiek w przyszłości. Dziękuję. Także zapraszam Cię do komentarza, co czułaś i czy czułaś coś podczas dwupunktu. Oczywiście możesz korzystać z tego dwupunktu, czy też z medytacji, czy języka światła, które za chwilę zrobimy, tyle razy, ile będziesz tylko chciała podczas tego miesiąca. I teraz zapraszam Cię na język światła dotyczący kwietnia 2024 i ten język światła pójdzie tam, gdzie jest nam najbardziej potrzebny. Dla tych osób, które chcą skorzystać z języka światła teraz czy kiedykolwiek w przyszłości. Język światła na kwiecień 2024 na to, co jest nam najbardziej potrzebne. Być może wsparcie, być może otwarcie, być może uśmiech. Cokolwiek to jest. Właśnie na to język światła. Kale kama kaka kaka waya maki kumala kaka kamaki umaki kaka mai waya mai ya mai kama la 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 mi kama waya mai kama la ma la 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 mi kama mai wai kuku kuku kanga maka kaka kala kaka kuku kumala kaka kaka kuku kama la kaka ki i o la ma ki o wi ki o ma la la ko 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 ma ki ka la ka ka ku ka 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 ku ma la ka ka ma ki ka ku i ka ma ka ka ma la ka la ka ma ka ki ku ka 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 ki ku ka la ka ka ku ki ku ka. Możesz też wziąć głęboki wdech i wydech. No i dziękuję. I na koniec zapraszam Cię także na 7. edycję naszego niesamowitego wyzwania Rana Matki. Wyzwanie to będzie trwało przez 5 dni, już w kwietniu, już niedługo. I jest to wyzwanie całkowicie darmowe. Dowiesz się na nim, czy posiadasz rany matki, jakie rodzaje są ran matki, dlaczego warto z nimi pracować, czy masz także blokady przed odkryciem matczynych ran i co możesz z nimi zrobić w momencie, kiedy odkryjesz te rany. Tak jak powiedziałam, jest to już 7. edycja.
Wyzwanie cieszy się naprawdę dużym zainteresowaniem. Także zapraszam Cię do naszego grona na 7 wyzwanie Rana Matki. Szczegóły tego wyzwania poznasz, zapisując się przez link podany w opisie tego wideo. Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj, za Twój poświęcony czas. Jeżeli podobało Ci się to wideo, jeżeli podobała Ci się ta przepowiednia, polub ten film, zasubskrybuj mój kanał, no i daj znać też innym osobom o tym wideo. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj. Zapraszam na 7 edycję wyzwania Rana Matki i do zobaczenia następnym razem. Mówiła Barbara Łukowiak.